Witam serdecznie, Jakub Czekierda, zapraszam na trzecią połowę. Piotr Żyła skończył 30 lat. Nasz gwiazdor, który swoimi rozbrajającymi wywiadami raduje miliony rodaków, otrzymał w prezencie to, o czym marzył od czasu zakończenia turnieju czterech skoczni. Zapytany przez jednego z reporterów o to, co zrobi z pieniędzmi zarobionymi w słynnym cyklu, odparł, że najbardziej po powrocie do domu chciałby kupić sobie sznurówkę. Mówisz? Masz. Zostajemy w temacie naszego zimowego sportu narodowego. W ostatni weekend wszyscy żyli konkursami Pucharu Świata w Wiśle. Dwukrotnie na skoczni imienia Adama Małysza zwyciężył Kamil Stoch. Fani mistrza olimpijskiego z Soczi pękają z dumy i na cześć triumfów zawodnika z zębu przygotowali okolicznościowe memy. Nie mogło w nich zabraknąć m.in. pierwszego kibica Rzeczpospolitej, pana prezydenta Andrzeja Dudy. FC Barcelona straci Gerarda Piqué? Może się tak stać przez żonę zawodnika Shakirę. Piosenkarka z Kolumbii ma dość krytyki, która spada na jej ukochanego. Dodatkowo kobieta ma ochotę zamieszkać w Londynie, który ponoć jest jednym z ulubionych miast wokalistki i matki dwójki dzieci Piqué. Co będzie ważniejsze dla reprezentanta Hiszpanii? Rodzina czy ukochany klub? A w dzisiejszej dogrywce rzućmy okiem na gorącą narzeczoną zawodnika Górnika Łęczna. Magda Zalińska studiuje i próbuje swych sił w fotomodelingu. Ukochana Piotra Grzelczaka zdecydowanie potrafi eksponować swoje największe atuty w odważnych kreacjach. To już wszystko w dzisiejszej trzeciej połowie. Jakub Czekierda, do zobaczenia.